Maciej Mazur to polski grafik, malarz, rysownik, autor komiksów. Ilustruje przeważnie książki dla dzieci. Często jest tak, że tekst do ilustrowanych bajek pisze sam. Jak mówi, najbliższe jego sercu jest właśnie ilustracja książkowa. To taka dziedzina, w której można tak naprawdę poruszać się w dość nieograniczonym zakresie. Zarówno w warstwie plastycznej jako takiej, ale też tekstowej, bo to może być bardzo prosta historyjka dla dzieci. Jeśli na przykład robię coś dla dzieci typu 4-5 lat, no to wiadomo, że to będą rzeczy dosyć proste, aczkolwiek nie prostackie. Rzeczy bardzo skondensowane, rzeczy bardzo ikonograficzne. To znaczy dzieci lubią proste rzeczy po prostu. A jeżeli robię rzeczy dla starszego czytelnika, to wiadomo, że to będą rzeczy już trochę bardziej zaawansowane, zarówno plastycznie, jak też i w formie trochę bardziej rozbuchane, można to nazwać. Maciej Mazur zawitał do Tarnobrzega w ramach festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Tu spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, by poprowadzić z nimi ciekawe zajęcia. Spróbujemy zrobić bajkę, właściwie pokazać, jak można zrobić taką bajkę, czyli jakąś krótką historyjkę zilustrowaną przez dzieci. Mam nadzieję, że też wymyśloną przez nich w całości. Ja tylko będę starał się być przewodnikiem, takim przewodnikiem po prostu. Pokazać jak, ale niekoniecznie już one same z siebie będą próbowały to robić. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, dobrym efektem. Oprócz tego w Tarnobrzeskim Domu Kultury powstała wystawa, na którą składają się bajkowe ilustracje Macieja Mazura. Pochodzą głównie z takich bajek jak Powędrowała kurka z podwórka, Kurczakowe rachowanie czy Smutny piesek. Tu akurat na wystawie są dosyć jednorodne rzeczy. Większość tych rzeczy, które tu pokazuję, to są rzeczy właściwie utrzymane, powiedzmy, w zbliżonym stylu. To wynikało, powiedzmy, z tego, że ponad połowa tych rzeczy to są rzeczy moje, to znaczy ja je napisałem i były robione konkretnie pierwotnie dla moich dzieci. One są bardzo, wtedy były bardzo małe, więc się rzeczy opowiadałem im to, co one chciały usłyszeć. Ale też można tu zobaczyć fragment książki, która była robiona już dla dzieci starszych, czyli robiona w stylu bardzo realistycznym. Wystawę ilustracji Macieja Mazura wciąż można oglądać w Tarnobrzeskim Domu Kultury.